Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was. Ojojoj. Widzę, że zbugowałam grę na dzień dobry. Dlaczego masz taką dziwną minę? Wyglądasz, jakbym zbezcześcił na twoich oczach relikwia Danota. Ty parszywy złodzieju, skąd masz moje zapiski? Ty cholerny głupcze, ta wiedza nie może trafić w niepowołane ręce, a teraz precz z moich oczu. Okej, czyli widzę, że mi to zabrał. Niedobrze. Wow, co ja zrobiłam? Halo? Okej, nie mam pojęcia. Dobra, wczytujemy się więc. Musimy tak przebiec, żeby Saturas mi tego nie zabrał. Ewentualnie się stąd przeteleportować, jeżeli mi się to nie uda. Odpalmy sobie F5 i spróbujemy wybiec trochę inaczej tędy. No. Dobra, udało się. Dobra, zróbmy sobie tutaj F5. I tak, podobno potrzebujemy jeszcze więcej niż tą jedną księgę, więc posprawdzajmy, co tutaj możemy znaleźć u magów. Bo podobno potrzebujemy jeszcze dwóch ksiąg, z czego jedna powinna być w bibliotece. Biblioteka jest tutaj. Arcanum Golum, prawdziwa moc, tajniki magii, bitwa o Warant, tajniki znowu astronomia, bitwa o Warant, Arcanum żywiołów, magiczna ruda, to jest chyba ta książka. Nie wiem, przeczytamy sobie wszystkie. Te almanachy i starożytne księgi to akurat nie muszę tego czytać. Astronomia. Możecie sobie przeczytać. Magiczna ruda. Najlepszą rudę do wyrobów wszelkiego rodzaju oręża znaleźć można w kopalniach w dolinie Korinis. Wykutą z niej broń cechuje niebywała wytrzymałość. Pokłady rudy występują zwykle głęboko pod ziemią. Moment, co? Magiczna ruda, magiczna broń. A to o broni, dobra. Krypta to nie, Arcanum żywiołów. Pamiętnik Faellana to też nie, tajniki magii. Mam dwie takie książki, które są identyczne. Kręgi, Arcanum Golem już też widzę, że czytaliśmy. Bitwa o Warand jeszcze, nie była czytana przez nas chyba. Dobra, te myśli zbiorów nieprzemyślanych. Chromaniny, prawdziwa moc, święta powinność mędrca. Okej, no, widzę, że nie znalazłam tutaj kompletnie niczego, co by mi pomogło. Przynajmniej tak mi się wydaje. Najwyżej możemy sobie tylko poczytać, zatrzymując film. Nie wiem, czy ja się z wami wreszcie do końca przywitałam, bo jak widzieliście, co tu raz mi przeszkodził trochę. Mamy 10 punktów nauki, więc nie zrobimy z tym kompletnie nic chwilowo. Dowody. Muszę niezwłocznie mu pokazać te zapiski. Dobrze, pokażemy mu to. Tylko na spokojnie, nie spieszy nam się do pradawnych jeszcze. Sprawdźmy sobie ogólnie dziennik. Droga 7 kroków. Tak, próba mądrości. Tutaj już oddaliśmy ten kryształ, pradawni. Okej, nieznajomy. To już trzecia księga. Aha, okej. Pomoc magów ognia. A, to jest zadanie główne, okej. Łowcy orków. Mamy to zadanko dla Walkira do zrobienia. Odnaleźć pradawnych. O, właśnie, ciekawe, czy ja do Kolisa mogę iść. Wiecie co? Pobiegajmy sobie po kolonii dzisiaj. Jest parę miejsc, gdzie chciałabym się udać, gdzie nie byliśmy wcześniej, a teraz może też być nam dużo prościej tam, ze względu na to, że mamy, wiecie, lepszego kryta i tak dalej. W ogóle już w ostatnim odcinku bodajże zmieniłam zbroję, dlatego że ta jednak daje nam jeszcze dodatkowo 50 punktów życia, czego nie zauważyłam wcześniej, no więc jest, nie oszukujmy się, lepsza, prawda? Spokojnie. Nic się nie stało. Dobra, pójdziemy sobie w takim razie do fanatyków.
Na pewno. Możemy iść, nie wiem gdzie, na razie walkę o władzę sobie zostawimy w obozie przed kopalnią. Nie spieszy mi się, żeby to zrobić. Tak w sumie... Wiecie, no kwestik jak kwestik. Mamy też to zadanie na ziemiach orków i są dwa miejsca, na pewno minimum dwa, w których nie byliśmy. A powinniśmy sobie poradzić. Jak pamiętacie, była ta jaskinia z tymi orkami, elitami w środku. Więc moglibyśmy też tam skoczyć. Czy ja dobrze biegnę? Jak najbardziej. Moglibyśmy tam skoczyć i ogarnąć tam tą sprawę. I mamy też te zadanie na ziemiach orków i jest jeszcze, ale to na ziemiach orków też, zadanie dla Boże, nie dla Xerdasa, Matko Boska. Jest miejsce, gdzie jeszcze mamy do zdobycia pieczęć ognia. Jak pamiętacie, ostatnio znaleźliśmy pieczęć w tym tajemniczym świecie, chyba u Elin w tym, w namiocie. I tam mogliśmy zaklnąć te kryształy właśnie. I wydaje mi się, że no, mamy jeszcze pieczęć ognia na pewno do zaklnięcia, więc powinniśmy to zrobić. A ta pieczęć znajduje się niedaleko zatopionej wieży na ziemiach orków. I tam jest pilnowana przez zgraje paskudztwa z piekła, czyli wojowników cienia, czyli jakiegoś tam nieumarłego cieniostwora, czy innych jakichś rzeczy. Także pogadajmy lepiej o czymś innym. Możemy też tam się udać. To takie dwa miejsca, tam też trochę zombie biega, rozpruwaczy. Balkolis. Spotkałem pradawnych. Co? Ty? Tak. Wątpisz w to? Zadziwiasz mnie, chłopcze. W takim razie mam prośbę. Jaką? Zaniesiesz im ten list? Czemu nie? Niech bogowie mają cię w opiece. Mhm. W porządku, no będziemy i tak do nich zmierzać. Dobra. Może od dołu, co? Alchemik to na razie nic. Pomoc Diego. A musimy iść do Diego też, zacznijmy od tego. Zaginiony strażnik. To na razie nie. Dziwne poszukiwania. Właśnie, do Gardara też możemy skoczyć. Tak, no. Porozwiązywać parę zadań. W sumie do Diego też moglibyśmy iść. Ale chodźmy najpierw... do Gardara. Czemu się nie tepłam? Zmarnował mi manę. No, dziękuję. Znalazłem ich. Odnalazłeś pradawnych? Tak, trochę się przy tym namęczyłem. Opowiedz mi o wszystkim. A więc to było tak. Po tym jak użyłem kryształu. I to by było na tyle. Niesamowite. Dokonałeś wielkich czynów. A do tego uszedłeś życiem. Muszę porozmawiać z pradawnymi. Tak, ale najpierw muszę przygotować się do tej rozmowy. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. A teraz proszę, zostaw mnie wraz z moimi myślami. Mam do ciebie pytanie. To zdaję je. Obiecałeś, że po odnalezieniu tego czegoś opowiesz mi coś więcej o twoich badaniach. Dobra, może to bardziej zmotywuje cię do użycia kryształu. Może nie wyglądam, ale z wykształcenia jestem historykiem, a dokładnie kulturoznawcą. Magiem zostałem z konieczności. Z badania najczęściej martwej już kultury nie można wymienić, a sztuczki magiczne zawsze są w cenie. Jednak ja wiedzę magiczną starałem się wykorzystać robiąc to, co fascynuje mnie najbardziej, czyli dalej badałem kulturę. Pochodzę z Mertany, tam też trafiłem na ślad pewnej księgi. Illuminati. W pewnym bardzo starym woluminie, na który trafiłem przypadkiem, badając ukryte krypty świątyni Innosa, znalazłem wzmiankę o tej właśnie księdze. Niestety, prawie cały tekst napisany był w jakimś starożytnym języku. Oprócz Illuminati była tam też wzmianka o strażnikach tajemnicy. Ci strażnicy byli tam nazwani pradawnymi. Nie ukrywam, że bardzo mnie to i zaintrygowało. Przekopałem wszystkie księgi w głównej bibliotece zakonu i natrafiłem jeszcze na kilka innych śladów. Okazało się, że ci pradawni byli jakąś strasznie tajemniczą organizacją lub zakonem. Jednak najbardziej zaintrygowało mnie to, że służyli im magowie ognia i paladyni Innosa.
Dowiedziałam się też, że bradawni ostatni raz byli widziani właśnie tutaj, w górniczej dolinie, na wyspie Corinis. Więcej informacji nie znalazłem. Byłem pewien, że odkryłem przełomową rewelację, odkrywając prawdę o naszym zakonie. Dużo nie myśląc, biegłem do wielkiego mistrza kręgu ognia i wyjawiłem mu swoje odkrycia. Nawet nie wiesz, jakie było moje zdziwienie, kiedy mistrz rozkazał mnie zakuć w kajdanie, a na drugi dzień znajdowałem się już na okręcie brązym do Corinis. Resztę już znasz. W momencie, kiedy magowie stworzyli barierę, ja znajdowałem się już tam jako jeden z więźniów w kolonii karnej. Po tym, jak Gomez załatwił sprawę ze strażnikami, zdołałem zdobyć szatę maga ognia i zaoferowałem Gomezowi swoje usługi. Ten cholerny dureń przyjął mnie bez mrugnięcia okiem. Pozostali magowie ognia traktują mnie jak powietrze, ale to jest mi nawet na rękę. Dzięki tym wszystkim zbiegom okoliczności mogę dalej prowadzić moje badania nad pradawnymi. Gdyby wielki mistrz wiedział, że zsyłając mnie tutaj pomaga mi rozwikłać zagadkę pradawnych, pewnie zżarby własne gacie. Już na miejscu wpadłem na kilka zmianek o pradawnych, ale tego już wiedzieć nie musisz. Powiedzmy, że zdołałem ustalić ich domniemane miejsce pobytu. Niestety na miejscu nie znalazłem nic, prócz orków. I wtedy mnie olśniło. Pradawni, o ile jeszcze żyją, nie chcą, żeby ich odnaleziono. Dlatego z pomocą bardzo zręcznego stolarza skonstruowałem katapultę. Niestety mój asystent sprowokował mnie, kiedy po pierwszym wystrzale szlak trafił w mechanizm katapulty. W pierwszym odruchu usmażyłem gnoja, a sam nie potrafię naprawić katapulty. Jednak jestem pewien, że pocisk trafił w cel. Teraz wszystko zależy od ciebie, chłopcze. Od ciebie i twojej to znaczy determinacji. Wiedz jedno, każdy, kto odnajdzie pradawny, odnajdzie odpowiedzi na wiele pytań. A może i coś więcej. Przemyślę to. Okej, czyli widzę, że mogłam się go o to wcześniej zapytać. Po dzięce za twój trud mogę cię nauczyć pierwszego kręgu magii. Okej, fajnie. No nie jesteśmy magiem, więc podziękuję. I co? Zadanie się wykonało, rozumiem. Jak najbardziej. Obóz strażników tajemnicz Eremita odnaleźć pradawnych. Tak, to musimy do nich iść. Towarzysz, wiecie co? To chodźmy do pradawnych. Nie wiem, czy ja mam... Nie mam teleportu załączonego do nich, chyba. Gdzie jesteś, teleporcie? Dziwny kryształ. To polecimy z powrotem do nich. No i dobrze. Trochę to wkurzające, że nie mamy, wiecie, bezpośredniej teleportacji, ale w sumie to jest odległy świat. Więc no, musimy przebiec przez cały ten teren, żeby się do nich dostać z powrotem. Tak jak wcześniej. Na szczęście nie jest to jakieś bardzo trudne. Dobra, to było do góry. No i co? I widzicie, troszeczkę wątek pradawnych nam się, może nie tyle, że kończy, bo nie wiem, ile nam go zostało. Ale jednak fajnie, bo jesteśmy na w miarę dobrym etapie aktualnie. Dobra, przebiegniemy się tędy. Z tego pajęczaka mogłam co nieco zebrać, ale już sobie dam żyć. Już sobie dam spokój. No i dobra. Witam pradawnych. Idziemy w takim razie do Kenuza. Wydaje mi się, że te zapiski wystarczą. Jeżeli nie, no to mamy troszeczkę klops, bo zaś będziemy musieli stąd wracać. Pomyślę sobie, czy coś jeszcze mamy tutaj do ogarnięcia. No wydaje mi się, że nic. No dobra. Co tam chowasz za pazuchą? To nie bój się, ja nie gryzę za mocno. Ale ja nic nie chowam. Pokaż ten list i przestań trząść portkami. Skąd wiedziałeś? Czy tu właśnie? To ja. Pokażę mi ten list. Proszę, wielki mistrzu. Oto on. Przekaż im moją odpowiedź. Przygotowałem ją jeszcze zanim tu przybyłeś. Dobrze, mistrzu. A teraz powiedz, śmiertelniku. Ej, no nie mówcie mi, że ja nie mam...
Okej, czy jednak potrzeba więcej niż jednej księgi? Dobra, ale przynajmniej ten list odnieśliśmy. Dobrze, okej. To co? Trochę niepotrzebnie tu przyszłam. Trochę potrzebnie. Myślę sobie, co tutaj zrobić teraz. Moglibyśmy też do Diego iść i zakończyć sprawę tego zaginionego strażnika. Ale nie wiem, czy to jest... W ogóle nie wiem, czy ja nie popsułam tego zadania przez to, że już mam czwarty rozdział, wiecie? Bo to jest takie trochę niepokojące. Dobra, chyba dobrze biegnę. Jak najbardziej. Dobra, to myślę sobie, gdzie teraz polecimy. Obóz przed kopalnią wydaje się być dalej w porządku. Chyba, że pójdziemy sobie na ziemię orków. Obóz przed starą kopalnią, bractwo, magowie wody. No to do bractwa może? Spróbujemy tych orków może zabić, co? Nie byłoby to chyba wcale głupie. No, w ogóle noc jest tutaj w kolonii. Już, spokojnie. Dobra, nie będę spała, pozwólcie. Mamy full życia, nie jest aż tak ciemno tutaj. No chyba źle pobiegłam w ogóle. Albo nie? Nie wiem. Nie, dobrze pobiegłam, okej. Co tu się stało? A dlaczego Joru? Dlaczego on nie żyje? Mogłam mu zostawić te blanty i go wskrzesić. Ej, nie kumam, co się stało, nie? Ale dobra. Okej, zrobię sobie F5 i pójdziemy do tej jaskini. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja coś czuję, że to jest jedno wielkie samobójstwo. Jakby pojedynczo wyszli, to by było super. Ale to coś czuję, nie będzie takie piękne. Oni czegoś pilnują. Nie wiem, jakie obrażenia ja zadaję. Dobra. YOLO. Dobra, tamten jest. Ała, typie! Dobra. A tamten co, nie biegnie do mnie? Okej, to nie było trudne. Trochę mi przyfasolili. Czarne ziele tutaj było. Piwo. Kocianka. Pałka, super. Pochodnia. Napój jakiś, zioło uzdrawiające. A czy z was coś jest? Ty miałeś swój topór, a ty? Ty chyba upuściłeś topór, tak. No sporo obrażenia mi robią, to trzeba im przyznać akurat, że obrażenia są wielkie. I czego wy tutaj pilnowaliście niby? Ja niczego tutaj nie widzę kompletnie. O? Smocze jajo? No chyba żartujecie. Jakaś runka. Runa. Dobra, zebrałam ją tak chamsko. Okej, smocze jajo. Co ja mogę z tym smoczym jajem zrobić? Gdzie to jest? To jest w magii? Znaczy, to byłoby głupie, no ale kto wie. Artefakty, żywność, napoje, pisma, pozostałe. A jajo pełzacza? Mogę coś z nim zrobić? Nic. Smocze jajo. Jajo wciąż jest ciepłe, a z środka dochodzi słaby dźwięk, jakby drapanie. Można je otworzyć. Wow! Właśnie rzuciłam jajem. Co tam? Jak otworzyć? Ja nie mogę go otworzyć. Gra mi nie daje go otworzyć. Nie wiem, dziwne, ale 1000 expa za darmo. Fajnie. Możemy się w sumie iść przespać do rana akurat, tą jedną noc. Kenus dał nam tydzień,
Więc powinniśmy to móc ogarnąć w takim czasie. A ja bym wolała jednak, żeby było widno. Poza tym mi się oberwało, a nie mam mikstur. Zapomniałam sobie u Gardara w sumie mikstur kupić. Bo mogłam. Dobra, oczywiście. Kurde, Gro, nienawidzę cię. To wiecie co, nie będę spała, bo to jest żart. Skoro mi nie oddało życia, to ja nie będę marnować dnia, no nie? Dobra. Myślę sobie, idziemy jeszcze w okolicy tej zatopionej wieży. Dobra, tutaj się zapisałam, tak. Okej. W stronę zatopionej wieży. Ewentualnie ten problem Walkira możemy też rozwiązać. W sumie i tak idziemy w stronę Ziemi Orków i tak. Chociaż my myślę, że sobie pójdziemy przez fortecę. Moment, ja mam gdzieś ten kryształ do regeneracji życia, nie? Gdzie on jest? To był chyba krwawy kryształ? Tak, regeneracja punktów życia, dziękuję bardzo. Przydatne, tylko nie wiem, czy to nie jest czasowe, tak jak na przykład w Gothicu 2, te żądła z krwiopic, no nie? Nie wiem, ale pójdziemy sobie w stronę tej zatopionej wieży przez fortecę, przez okolice fortecy. To nie powinno być głupie, tylko wręcz przeciwnie. I zobaczymy. Ciekawe, czy kolejne ogary się na przykład porespiły. Widzę, że nie mogę biegać już teraz z mieczem wyciągniętym. Mam nadzieję, że nic się nie zrespiło, bo w sumie to nie chce mi się wybijać po raz chyba trzeci już tutaj tych stworzeń z tego miejsca. Mamy ekipę? Nie. Super. Jak zwykle, kiedy nagrywam rano, to mam troszkę tak... taką chrypkę, nie? Dobra, no. My tutaj byliśmy i jak pamiętacie, nie szliśmy w tę stronę. Ja chyba sobie tutaj biegłam, ale nie jestem tego pewna. O właśnie, my musimy zejść tam na dół. Okej, widzę, że tędy nie biegłam. Tutaj są orkowie. My tutaj później przyjdziemy fabularnie do tego miejsca. Natomiast, no jak już widzę myśliwego, to sobie go zabijemy może. No, dawaj, Gro. I teraz pytanie. Czy schodzimy tam od normalnej strony, czy od dupy strony? W sumie to nie wiem. Może by tak od normalnej w miarę? Może by być i od normalnej. Znaczy, to nie będzie normalne. Zacznijmy od tego, że jeżeli ja sobie tutaj skoczę, to to już nie będzie normalne. No. Zróbmy sobie stały zapis. Tutaj powinny być gdzieś demoniczne wargi za chwilę. No, widzę je nawet. To tak, od nich musimy zacząć. Już mieliśmy z nimi do czynienia. Jak widzicie, one atakują w grupie. To są chyba te demoniczne, to nie jest zwykły warg, mi się wydaje. Zresztą demoniczny jest silniejszy od zwykłego, to chyba logiczne. Tak, to jest demoniczny. Coś wyciągnęło na mnie broń. To nie było fajne. Z nich jest skóra warga? Nie, nic z nich nie ma. Dobra, to podejdziemy od strony tych wargów. Coś mnie atakuje, inni też ludzie. Przynajmniej wyciągają kosy, nie? No, dawaj, wargu. No. Mnie gra trochę strollowała. Skoro elita ma mnie na dwa strzały, a raczej na półtora, to ciekawi mnie... Czarne ziele to może nie... Kociankę możemy zjeść. To ciekawi mnie,
jak sobie radzę z wojownikami cienia. Coś mi się wydaje, że może być kłopot. Przydałoby się... A tamten? On idzie do mnie, nie? Tak. Dobra, widzę, że są słabi w sumie. Natomiast potrzebuję pojedynczo. Tam jest jakiś ten, jakby poszukiwacz. Dobra, z tym będzie gorzej, bo wyciągnął broń. Ała, typie. No, jaja se robisz? Z nich coś jest w ogóle? Dlaczego jest skóra wilka z wojownika cienia? Ktoś mi to wytłumaczy? Dobra, pozwólcie, że krwawego kryształu użyjemy sobie. A kryształ czasu? Ciekawe, co on robi. Gdzie jest ten krwawy kryształ? Są runiczne. Kryształ rezurekcji, to nie. Krwawy. Dobra, regeneracja punktów życia się na pewno przyda. Dobra, nie wiem, ile ich tam zostało. Czy jeszcze jacyś wojownicy cienia zostali? Czy już tylko kapłan? Jeszcze jest jeden. Na szczęście postanowił sam do mnie przyjść. I co, i kapłan został, tak? Jak ty się nazywasz? Ćwoku? Soul Cacher? Skóra wilka, kły, trzy armie ciemności. Okej. Okay. Ja mamy pieczęć ognia. Zwiastun przeznaczenia, nie mogę go ruszyć. I relikwia i nosa. Ciekawe. Dobra, bo mamy jeszcze do zebrania z tych wojowników cienia co nieco. Nie wiem, dlaczego nie dają mi skóry wilka niby, nie? To jest akurat trochę dziwne. Dobra, rozumiem, że tutaj się już nic nie dzieje. Tam jeszcze jest właśnie wejście do jaskini. Ja sobie najpierw pozbieram tutaj z panów co nieco. Gniewna stal. Nie wiedziałam, że oni to dają. Dobra, F5 i lecimy. Jak stoimy z czasem? No, nie najgorzej. Dzisiaj troszeczkę zwiedzamy kolonie. No, paskuda tutaj siedzi? Siedzi paskuda. Paskuda na szczęście nie stanowi większego problemu. A tutaj mamy... mamy parę rzeczy z tego, co widzę. Kostur maga. Jakiś pierścień. Skórzany mieszek. Wyrok wojownika kolejny. Już mam parę takich. Dobra, jakieś książki? Coś? Gdzieś? Nie. Runa. Laska kapłańska. Błogosławiony posążek Ginosa. Zdobiona szata ognia. Napój. Tutaj coś mogę przeczytać? Nie. Bezi nie umie czytać w tej części. Dobrze. Okej. Okay. No, dawaj gro. Dobra, i coś, został nam kufer. Lewo, lewo. Dobra, nie. Lewo. Prawo. Wow. Eliksir magicznej energii, wyciąg magicznej energii. Wino. Bryłek rudy dużo. Tajniki magii, dar od bogów. Jest to formuła jakiegoś rytuału pewnie. Dobra, jeszcze raz. Moje piękne książki. Almanach... co to jest? Almanach siły. Pierścień wojownika. Pieśń wojownika. Prawdziwy wojownik nigdy nie przestaje ćwiczyć. Jego siła jest jego największą bronią, a wzmocnić mięśnie rąk należy. W tym starożytnym almanachu znajdą się zestawy wielu ćwiczeń poprawiających tężyznę fizyczną. Dobra, fajnie. Nie wiedziałam, że to mam. Okrwawione stronnice to nie. Astronomia, magiczna ruda, krypta, arkanum.
Tajniki magii znalazłam. Kolejne już. Dar od bogów. Piąty krąg, szósty arkanum. Strona. Łowy, sztuka. Jest to formuła jakiegoś zaklęcia. Isem Myrdel, Anis Vinar, Skartum Bichterln, Morhani in Agiri, Nevis Miterl, Posternin. Dobra, nie będę tego czytać, bo to jest chore. Prywatne zapiski mamy. Dobra, nie wiem, czy to wszystko, co było nam potrzebne. A co to jest? Prawdziwa moc. Dobra. Okej, okay, czyli tutaj mamy też temat ogarnięty. Zostało nam jeszcze tutaj parę miejsc do zbadania. To było jedno z nich, wiadomo, ale zostało nam jeszcze jedno, które jest tutaj po drugiej stronie. Chyba możemy wodą sobie tam wejść. Siup. I płyniemy tutaj na drugą stronę. Przy wieży Xardasa coś czuję, że nic nie ma. A przynajmniej na razie i tak nie będziemy tam szli. Tak, bo to jest stara wieża, oczywiście zatopiona Xardasa. Ciekawe jest to, że jest wśród wody i została po prostu zatopiona. Ale no dobrze. Tutaj mamy jakieś miejsce. Gdzie mamy do wybicia parę zombie, tylko ja tędy chyba nie wejdę. A jak wejdę, to prędzej tędy. Dobra. Dobra, te zombie chyba same do mnie w ogóle przyjdą, więc ja się może nie będę... Jakoś wiecie... Spadniesz tu? Chyba nie. No, liczyłam na to. Dobra, troszeczkę nam pokrzyczą. Nie przejmujmy się. Jak to zombie. No. Dawaj. Dobra, bo ja nie mam czasu. On trafił mnie. Widzę, że kolejna skrzynia i chyba spędzę tutaj przez tą skrzynię kupę czasu. Dobrze, czy tutaj jeszcze jakiś zombie jest jeszcze? Z nich oczywiście nawet nic nie ma, więc nie ma co się produkować. Tutaj chyba jeszcze jest parę rozpruwaczy, wydaje mi się, obok. Tak, dokładnie. A przynajmniej jeden. Ale wydaje mi się, że jest ich więcej i nagle mi się zrespią na dziób. Mam rację, czy nie mam racji? Halo? Chyba jednak jest jeden. Chodź. Dobra. No i widzicie? Te są mniej wytrzymałe, za nie jest też 400 expa, a nie 800. To jest bardzo duża różnica. Czy tutaj jeszcze coś żyje? Po tej stronie? Chyba nie. Wygląda na to, że nie. Ale ja byłam pewna, że tutaj jest więcej niż jeden rozpruwacz, a jednak jest tylko jeden. Chyba, że się jakoś zbugowało, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale tam mamy jeszcze kuferek do otwarcia. Tu coś jeszcze jest. Nie mogę tego użyć. I tutaj też coś. Dziwny miecz tutaj mamy. Zebrałam go. Ciekawe. I kuferek. Coś czuję, że mi się przyda też kartka papieru. Prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra. 31 butelek wina. 56 piw. I jeszcze coś tam zebrałam. Chyba ryżówkę i bimber. Co jest? Po co mi to w ogóle, nie? What the hell? Spodziewam się jakichś skarbów, czegoś. Nie, po co to komu.
Dobra, mamy jeszcze tą sprawę z Walkirem do ogarnięcia tutaj. W sumie moglibyśmy tam podbiec i też spróbować to zrobić. Nie wiem, czy dziś, czy co, ale no moglibyśmy spróbować coś pokminić. Szczególnie, że to jest tutaj obok dosłownie chyba. Tak, jak najbardziej. Tylko najpierw mamy stado kąsaczy. Czy kogoś porypało, że mi tyle kąsaczy tutaj wpierdzielał w tym miejscu? No. Zobaczymy, jak ja sobie w ogóle radzę z jednym kąsaczem, bo nie wiem tego. Bo nie pamiętam, jak ja sobie radzę z jednym kąsaczem. Zresztą teraz mogę sobie radzić, wiecie, dużo lepiej. Dobra, nie mam czasu. Dobra, nie ma tragedii. Nie będę już z nich zbierać mięsa, bo to nie ma sensu. Ale dużo darmowego expa. Wiecie co? A co mnie tak dziabnął tamten? No, który pierwszy? Ała, no skąd ten zasięg masz taki? Dobra, wiecie co? Podejdę sobie. Dobra, może to przeżyję. One robią takie dziwne kroczki. No. Tak, na końcowym skillu, ale się udało. Uff, krwawy kryształ. O, wow. Dobra, moi drodzy. Wygląda na to, że tutaj coś żyje jeszcze w tej okolicy? Chyba nic. Tam są brzytwiaki. W ogóle musimy pobiegać po tych ziemiach. Na to też przyjdzie jeszcze czas. My, moi drodzy, widzimy tutaj orka, który chce ze mną ewidentnie zagadać. To jest miejsce, które jest związane z zadaniem dla łowców orków, więc myślę, że sobie możemy tutaj zacząć w tym miejscu. Kolejny odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji, a ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!